Hej, 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 z tej strony i zabiorę swojego życia całe 10 minut, by powiedzieć Ci parę ciekawostek o filmie 5 koszmarnych nocy, lub FNAF mówi, jak to woli, które prawdopodobnie zapomnisz, gdy tylko skończy się ten film. Uwaga! Mocne spoilery, choć zaznaczę od kiedy spoileruję coś, bo warto chociaż początek tego filmu zobaczyć samego. Zacznę od krótkiej, takiej bezspoilerowej oceny. Ten film jest cudowny, zarówno do obejrzenia przez fana, jak i osobie całkiem świeżej w temacie. Wiem co mówię, bo byłem z osobą towarzyszącą na seansie, która jedyne co wie o FNAF, to to. Że jest Freddy i że roboty są nawiedzone. No i to wystarczy, by dobrze się bawić na tym filmie. Choć o wiele więcej z niego wyciągniesz różnych nawiązań i steregów, które będą w dalszej części tego materiału, jeśli jesteś zaznajomiony z fabułą. Dosłownie muszę tutaj pochwalić twórców za minimum CGI. W filmie jest dosłownie jeden animatronik. U którego bardzo widać zastosowanie CGI, ale uważam, że w jego wypadku, no, było to niezbędne. Film zbiera różne oceny: jedni mówią, że to cringe, drudzy się zachwycają, trzeci szukają na siłę powiązań z grami i książkami. Mimo że od początku samych zapowiedzi jest napisane wyraźnie, że film to adaptacja Fight Fantasy Freddy's, więc bardzo was proszę, idąc do kina. Nie nastawiajcie się na rozwiązanie fabuły FNAFA. Tego akurat nie dostaniecie i to nie jest żaden spoiler. Jak zmniejszysz swoje oczekiwania, to jedynie to pomoże ci czerpać z filmu niesamowitą przyjemność, którą naprawdę można z tego filmu czerpać. Bardzo, ale to bardzo chętnie poczytam wasze historie związane z seansem FNAFA. Słyszałem, że niezłe imprezy się w ogóle działy na niektórych premierach, że ludzie klaskali, ludzie reagowali na żywo, co jest na ekranie. I wiecie co? Oczywiście ja musiałem trafić na całkowicie martwą publiczność, ale całe szczęście nad sobą miałem jakichś ekspertów na co cały czas gadali i czasem zwrócili uwagę na jakieś ciekawe hysteregi więc Ekspertom losowym, chłopakom z góry, bardzo dziękuję, chociaż pewnie nawet nie będziecie wiedzieli, że to wy. No ale dzięki wam łatwiej było mi zrobić notatki. Tak więc podziękujmy losowym ekspertom. Okej, okay, moi drodzy, o filmie bardzo, ale to bardzo trudno jest opowiadać bez spoilerów, więc zaczynam spoilerować. Zwłaszcza, że czas na parę ukrytych histeregów, jakie mogą ci umknąć w trakcie oglądania filmu. I mimo, że całą fabułę sobie spisałem, to opowiadać fabuły jeszcze nie zamierzam. A jest to związane z ogromnymi konsekwencjami na razie, bo by ją fajnie pokazać, to musiałbym użyć fragmentu filmu, a wystarczy je użyć, by na przykład stracić film. Na przykład na TikToku nie nadarzają balować ludzi za pokazywanie fragmentów filmu czy nagrywki skin. Jest teraz czas na histeregi. No to na początek wyśmianie teorii snu. Oj, to było epickie. Pierwszy raz, gdy widzimy Mike'a, to obok ma tabletki na szafce i książkę, która dosłownie nazwana jest Dream Theory. Potem jest scena, gdzie w nowej pracy Mike daje książkę o nazwie Teoria Snu jakiemuś potężnemu gościowi. A on tak siedzi i ją wyśmiewa, że nie, ta teoria nie może być prawdziwa. <laughs> to była cudowna scena. Teoria snu jest co prawda wykorzystywana w bardziej kreatywny sposób w fabule filmu, ale ten delikatny pocisk w tą czystą teorię snu, że wszystko we FNAF to sen, no to był cudowny pocisk. Rekruter, który sami wiecie kim jest, e, przegląda akta Mike'a i nazywa go Mike -sz i zamyka papiery. Patrząc na Majka, jak na kogoś takiego, hmm, skądś się kojarzę? Świetnie, zagrana scena przez pana Lilarda, ale to nie koniec ciekawostek, bo potem pod koniec filmu William Afton potwierdza, że nazwisko Majka w filmie to Mike Schmidt. I robi to w momencie, gdy jest przebrany za Spring Bonnie. No i mamy potwierdzenie, że w alternatywnych wydarzeniach, jakie są pokazane w filmie, William i Mike nie są ze sobą powiązani w żaden sposób. Jest pewna scena bardzo fajna, gdzie ciotka Mike'a, która chce odebrać mu prawa do opieki nad Abby, siedzi w jakimś barze mlecznym i w pewnym momencie podchodzi kelner i komentując to co usłyszał w rozmowie mówi It's just a theory. No zabrakło jeszcze a game theory, a tym kelderem był sam Matpat, którego teoria snu została w tym filmie wyśmiana i użyta w sobie w tym samym czasie. Fajne cameo, podobno jest więcej twórców w tym filmie, ale szczerze mówiąc, no, wyłapałem głównie Matpata. Jest scena, gdzie Vanessa i Mike sobie gadają na zapleczu za sceną, i Mike trafia na takiego dziwnego animatronika, którego chce dotknąć. Vanessa wtedy szybko go uczy czym są e, mechanizmy sprężynowe. Springlocki, jak to woli, wkładając kim miotły, który, no, zostaje totalnie rozwalony. Głowa tego animatronika była dosyć podobna do Circus Baby, przynajmniej ja mam takie wrażenie. Co jeszcze zabawniejsze, potem animatroniki chcą wykorzystać tego animatronika, aby Abby stała się duchem. No i to dla mnie jest takie drobne nawiązanie do Sister Location i losu Elizabeth Afton z Gier, choć jak wiemy w grach Baby nie była animatronikiem ze sprinklerkami. Ale kto wie, być może kiedyś Scott zakładał takie rozwiązanie fabularne dla przyszłych animatroników. W jednej scenie, gdzie widzimy różne części po animatronikach, leży tam jeden bardzo nostalgiczny animatronik, jakim jest. Sparky the Dog. Co prawda nie jest w filmie w ogóle nazwany, ale to na pewno jest on. To no, cudowne, że się znalazł akurat w filmie tak mocno powiązany z Staffem I. Sparky to była miejska legenda, że czasem ten animatronik się pojawiał i był rzadkim isteregiem we FNAFie pierwszym. No i tutaj w filmie pojawia się, że był kiedyś w tej restauracji używany. No cudowny hołd dla starych miejskich legend FNAFa. Kiedyś muszę ich zrobić sterylistę. listę. <laughs> Słuchajcie, najbardziej yy, rozbawiły mnie jumpscary w tym filmie, bo trzy, na których można podskoczyć z fotela należą uwaga, uwaga, do Balloon Boya. Tak. To jest ten animatronik, który miał się w filmie pojawić jako totalnie niezapowiedziany, a nie marionetka, jak wielu ludzi zakładało. I w sumie dobrze wyszło, bo jego trzy jumpscary nie namieszały fabule, a były bardzo fajnym gagiem. Jezu, to jak on irytował Majka, to było takie odzwierciedlenie nas, graczy. Serio, każdy jego jumpscare mnie rozwalił jak mało co podczas seansu i no nie tylko mnie, bo byłem z osobą towarzyszącą i mimo braku wiedzy skąd ten animatronik jest, również się z tych scen śmiała. A to potwierdza, że ten film został nakręcony tak, żeby był dla każdego. W pewnej scenie początkowej z innym stróżem nocnym oraz potem, gdy Mike ucieka, to mamy scenę z chodzeniem systemem wentylacji niczym w Sister Location. Tu muszę podziękować panom, którzy siedzieli rząd wyżej nade mną i komentowali film sobie, bo dzięki temu właśnie zauważyłem tego easter egga. E, chociaż jakby się skupić, to podobne szyby wentylacyjne były także i w Security Beach. Choć właśnie takie właśnie przedostawanie się z jednego szybu do innego pomieszczenia e, bardziej kojarzy się z Sister Location. Tak więc jeszcze raz bardzo dziękuję panom z góry, ekspertom fnaf za. Zwracanie uwagi na różne ciekawe rzeczy. Najmocniejsza scena to ta z rozczłonkowaniem na pół opiekunki Abby. W scenie z boku wyglądało to podobnie do tego jak Fredber ugryzł Crying Childa w FNaFie 4. No i mogliśmy zobaczyć, że w grze definitywnie nie uszkodzono płatu czołowego. A kto wie, w gorszym wypadku moglibyśmy mieć nawet dwie połowy Crying Childa. No i tutaj rozwiążę zagadkę z początku filmu, bo powiedziałem, że jeden animatronik jest bardzo, ale to bardzo zrobiony komputerowo. No i najbardziej komputerowo zrobiony animatronikiem był Cupcake. W tym filmie jest on traktowany jako oddzielny animatronik, ma nawet walkę z samym Mike'em. Gryzie mu stopę, właściwie. No, gryzie mu piszczel, jak prawdziwą taką kość, jakby pies dorwał się do kości. Cudownie rozbudowano w tym filmie Cupcake'a, ale to też jedyny animatronik, od którego czułem nieco takiego klimatu, jakbym kreskówkę oglądał. On był słodki i przerażający zarazem. Scena, gdzie leci na mordę randomowi i ją gryzie, była oj bardzo fajna wizualnie. I tak całkiem przy okazji, to w końcu pokazano nam, jak wygląda kuchnia. Bo było nawiązanie, że Chika tam hałasowała garnkami. Tak. To tego nie było widać na kamerach, teraz mogliśmy chociaż zobaczyć, jak by mogło wyglądać to w grze. Nie mówię, że tak wyglądało, tak mogło to wyglądać. No i kolejnym easter jest to, że animatroniki widzą i komunikują się dzięki rysunkom na ścianach, jak kiedyś we FNAFie pierwszym. Była kiedyś taka teoria ze zmiennymi rysunkami, że rysunki grają ogromną rolę w fabule FNAFa, że animatroniki słuchają się tych rysunków i w filmie wykorzystano tę starą teorię, pokazując, że animatroniki swoje wierzenia opierają o rysunki. W restauracji. Pokonano dzięki temu też William'a Aftona, i no cóż, tutaj wykorzystano te teorie po prostu po mistrzowsku. No i scena ze śmiercią William'a Aftona, i gdy Spring Loki się zatrzaskiwały, to powiedział: I'm always come back. I założył głowę bo niego. No, Matthew Lillard zagrał to tak, jakby to miał powiedzieć: William, bezpośrednio. No, to była cudowna scena, która niestety komuś bez wiedzy o fabule w Tafa szczerze mówiąc, mogła się wydać bardzo losowa. No i krótko, o napisach końcowych: The Living Tombstone. I legendarna piosenka na koniec. Five No, cudowny smaczek, ale jest coś bardzo ważnego ważniejszego wręcz od tego cudownego smaczku. Litery po napisach końcowych. Come find me. Tym starym głosem jak z minigierek we wtafie dwójce. Czytane literka po literce zaraz na zakończeniu filmu. Kto wie jak się to rozwinie? Już szukam informacji czy czasem to nie jest zapowiedź kolejnej części, bo ludzie właśnie tak mniej więcej zaczynają układać teorie na temat tych końcowych liter. Że come find me to jest taka wiadomość żeby go znaleźć. Być może Williama Starej pizzerii, bo widzimy też scenę. Że zostaje zamknięty, kiedy cały czas Springlocki wchodzą w jego ciało. No i jak dla mnie, możemy się szykować na FNAF Movie 2. No i jeszcze takie mniejsze isteregi. E, duch dziecka Foxiego. Przez moment przypominał płaczącą duszę. To jest dosłownie sekundy, ale udało mi się coś takiego wyłapać. Pojawiło się i Me w lustrze w biurze, ale brak Golden Freddy'ego w tym filmie jest troszeczkę ciekawym zabiegiem. Jednak może to był właśnie ten jedyny moment, gdzie Golden Freddy był. Senka początkowa to streszczenie, jakby minigierkach, co robił William, gdy ubijał dzieciaki. To intro bardzo mi się podobało. Piękne jest po prostu stylistycznie. Czekam na wasze komentarze. Jak to było u was? Zawód? Czy może zachwyt nad filmem?